Bardzo cieszę się, że taki projekt w końcu powstaje, aczkolwiek uważam, że no trochę zbyt późno, bo uważałem, tak jak to sygnalizowałem kilka miesięcy temu, że potrzebne są zwolnienia podatkowe dla Starego Miasta bezwzględnie, nieuchronnie, ale szczególnie także dla podmiotów funkcjonujących wzdłuż remontowanej, modernizowanej sieci tramwajowej, bo to jest niezbędne i uważam, że jeżeli to się nie stanie z dnia na dzień, to po kolei kaskadowo na zasadzie domina te wszystkie sklepy, ten cały handel praktycznie umrze, mówiąc tak kolokwialnie. To jest jedna sprawa, czyli dobrze, że to robimy, aczkolwiek za późno. Handlowcy mówią także o tym, że jest to trochę późno, powinno być to dużo wcześniej. Zgadzam się z przedmówcą. Uchwała podejmowana jest co najmniej 2 lata za późno. Ponieśliśmy z tego powodu niepowetowane straty. Wszyscy widzimy, ile obiektów handlowych, ile zakładów usługowych powiesiło szyldy, że zamyka działalność i teraz to świeci pustkami. Z tego względu, że to świeci pustkami, że nie ma tam inwestora, że nie ma tam sprzedawcy, że nie ma tam kogoś, kto prowadził zakład usługowy, ponosimy straty nie tylko jako miasto, jako na miasto ponosimy poważne straty z tego powodu, że Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami to jest to spółka miejska, a po drugie ile osób zatrudniało, też nie mają te osoby zatrudnienia, a po trzecie nasze miasto wygląda jak po wojnie światowej. Ale istnieje coś takiego jak inicjatywa uchwałodawcza Rady. I proszę Państwa, no nie czas ronić łzy na tym, czego nie zrobiliśmy, bo mogliśmy zrobić to wszyscy, każdy z nas. A teraz nie rozrzewniać się, tylko głosować za tą uchwałą i czekać, żeby była realizowana. Ja chciałem jak zwykle zwrócić uwagę Państwu będących w koalicji, że równie dobrze mogliście to przygotować o wiele wcześniej. Ja tylko pragnę przypomnieć, że opozycja wielokrotnie występowała z różnymi inicjatywami i jak dobrze pamiętam, żadna z nich nie miała szans, aby została przyjęta. Więc nie ma się co dziwić, proszę Państwa, że taka inicjatywa z naszej strony nie była złożona, mimo że chociażby Krzysztof Kosiński wielokrotnie o tym mówił, że trzeba przygotować pewne działania ochronne dla osób, które mają sklepy w tej części miasta. Więc proszę Państwa, jeżeli o tym mówimy, to przede wszystkim uderzcie się do własnych pleć. Moje zdania nie były tylko krytyczne wobec władz, były również krytyczne wobec nas, co zaznaczyłem. I chciałem to powiedzieć w sensie takim, żebyśmy się na przyszłe nasze działania wiedzieli, że trzeba szybciej reagować, że trzeba mocniej krzyczeć. Tego Kosińskiego, jak i Marka Czepka, jak i pana Szymańskiego. Uważam, że to, co powiedzieli, to jest słuszna racja. Ci przedsiębiorcy, którzy tam dzisiaj pozamykali te sklepy, oni już tam nie wrócą. A zamkną następnie ze względu na to, że dzieje się bardzo źle i będzie jeszcze gorzej. Ze względu na sieć marketów, która wykańcza tych drobnych przedsiębiorców i na dzień dzisiejszy ten handel umiera. Umiera cała Starówka i też musimy myśleć o tym, jak w przyszłości to ożywi. To dopiero 18 grudnia ubiegłego roku, 2013, weszło rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1407/2013 w sprawie stosowania artykułu 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, czyli do tej pomocy, którą również tłumaczyłem, którą publicznie może otrzymać każda osoba prowadząca działalność gospodarczą, czyli do 200 tysięcy euro łącznie, czyli mniej więcej do około 800 kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wcześniej tego typu uchwały no, nie mogliśmy wprowadzać. Niektóre, chyba jeden samorząd miasta Toruń wprowadziło coś podobnego, ale ona stosowana była raptem przez kilka miesięcy i bardzo małe było zainteresowanie właśnie z tym, że ten okres funkcjonowania ulgi de minimis się skończył. Dla przypomnienia dla tych osób, zwłaszcza z opozycji, przypomnę, że jesteśmy w Unii Europejskiej od 1 maja roku 2004 i od wielu lat nas również obowiązują traktaty unijne, zwłaszcza te dotyczące pomocy publicznej, a uchwała dotycząca zwolnienia od podatku nieruchomości jak najbardziej jest ustawą, jest uchwałą i wpisuje się w pomoc publiczną, tak zwaną na terenie Starego Miasta, działalność gospodarczą, ale w tych mikroprzedsiębiorstwach
czyli tych, które zatrudniają do 9 osób, jeżeli, czyli dziedziny tej działalności, aby były zwolnione na terenie Starego Miasta. I tutaj kilka branż jest wyłączonych, o tym również tydzień temu dyskutowaliśmy, między innymi takie branże jak choćby banki, zakłady buchmacherskie, czy też sklepy z używaną odzieżą, jak i też firmy ubezpieczeniowe. To jest jakby ten katalog, który nie zamierzamy zwalniać, czy też chyba jeszcze tam w spisie mamy salony prowadzące sprzedaż telefonów komórkowych. I o tych sprawach mówimy przynajmniej od kilku miesięcy. A więc jeżeli to rozporządzenie, dyrektywa Unii Europejskiej wchodzi od 18 grudnia, to równie dobrze taki projekt uchwały powinien trafić w styczniu, może w lutym. To o to chodzi, o przynajmniej cofnięcie się, proszę Państwa, o ten okres czasu, ja już nie mówię o dwóch ostatnich latach. Prawa nie tworzy się na kolanie, być może Pan ma takie doświadczenie. Naprawdę trzeba wszystko zinwentaryzować, odbyć szereg kilkunastu różnych spotkań, konsultować to z prawnikami wojewody, konsultować to z nadzorem choćby finansów, które mamy z Regionalną Izbą Obrachunkową, przeprowadzić szereg jeszcze konsultacji. Myśmy dali również do konsultacji tekst do gryziąckich właśnie przedsiębiorców. Również Rada Gospodarcza przy prezydencie wypowiadała się w stosunku do samego tekstu i do tego pomysłu. Jeszcze raz powiem, według mojej wiedzy jest to pierwszym miastem i pierwszym samorządem, który na podstawie właśnie tej nowej dyrektywy tego typu uchwały wprowadza, a Pan mówi to jakieś opóźnienia. I Pan Prezydent na to jeszcze nie odpowiedział. Dlaczego wcześniej, półtora roku temu, Rada poprzez inicjatywę Prezydenta nie podjęła decyzji o tym temacie, o którym dzisiaj mówimy. I w następnej sprawie mówimy, że co najmniej, że jesteśmy pierwszym miastem i tego. To i tak żeśmy się spóźnili, nawet jeżeli byśmy mówili o pół roku. Chodzi tutaj o dyskusję taką na szczeblu rady, której ja jeszcze nie byłem radnym, ale uczestniczyłem w posiedzeniach i słyszałem, że na ten temat była mowa już długo, długo temu. Czy nie było możliwości? O, takie pytanie. Czy nie było możliwości wtedy podjąć decyzji, żeby we właściwy sposób pomóc tym przedsiębiorstwom? Nie mogę się zgodzić z tym, co Pan Prezydent powiedział, że wszystkie starówki w Polsce prawie że umierają, ponieważ powstają markety. To jest jakaś absurdalna teza, absurdalne twierdzenie, bo tak nie jest. Widzę na Facebooku, że Pan jeździ po różnych miejscach, różne miejscowości odwiedza i myślę, że Pana praktyczne doświadczenia mówią o zupełnie innym wizerunku tego kraju. Także to zupełnie inaczej wygląda. To jest pierwsza kwestia. Co do tak zwanej możliwości unijnej, do ostatnio przyjętych przepisów, do możliwości zwolnić podatku, wydaje mi się, że to nie jest to koło ratunkowe, które jest nowym kołem ratunkowym, bo wiemy doskonale, że miasto ma narzędzia coroczne. Co roku uchwalamy tak zwane podatki od nieruchomości. Co roku, ta rada, tu w tym miejscu. I co się okazuje, że w mieście Grudziądzu, pomimo tak złej sytuacji, wieloletniej złej sytuacji, wieloletniego upadku wielu podmiotów handlowych, te stawki co roku są podnoszone. Te stawki co roku są tutaj podnoszone. I w kontekście tej uchwały tak, że dzisiaj te ulgi, dzisiaj te zwolnienia podatkowe mogą być pewną musztardą po obiedzie, dlatego że przez wiele lat to miasto, ten urząd wysysał krew z organizmu, doprowadził do upadku wielu podmiotów handlowych, małych, najmniejszych i średnich. A teraz tym podmiotom daje chodzik i mówi, chodźcie dalej. Tylko pytanie zasadnicze, czy jest komu chodzić jutro? Bo spora część właścicieli tych podmiotów po prostu wyjechała z tego miasta. Zamknęła, wyrejestrowała działalność i wyjechała na stałe. Mogę temu Kosińskiemu podziękować, jest jednym czytelnikiem mojego Facebooka. Przede wszystkim jeżdżę po Polsce, Panie Radny. Kto do mnie? Proszę zobaczyć ulicę Szlachtą, ile lokali jest do wynajęcia. W Bydgoszczy proszę zobaczyć, ulicę Gdańską, ulicę Dworcową, która do niej wychodzi, ulicę Długą. Proszę zobaczyć Centrum Włocławka, Centrum Inno Wrocławia. Tam jest jeszcze gorzej niż w Grudziądzu, jeżeli Pan nawet tak to mówi. W Krakowie byłem ostatnio, o ile rynek Starego Miasta jest zajęty pod gastronomią, to już ulice przylegające do tego rynku niestety już są do wynajęcia bądź do sprzedania. Wszystkiego.
Ja nie wiem, skąd pan dysponuje danymi o upadłościach. Bo ja rozumiem, że czym innym jest jednak zaprzestanie działalności na pewnym miejscu, chociażby z tego powodu, że zmienia się charakter tego miejsca, tak zwany trakt handlowy, a co innego to jest upadłość. Szanowny panie radny, też po raz pierwszy słyszę, że podatki doprowadzają przedsiębiorców do upadłości. Ja naprawdę ja rozumiem temperaturę i ferwor, ale dobór słów też ma znaczenie. To tak w kontekście też Żydowskiego Budżetu Obywatelskiego. Jeżeli chodzi o tę uchwałę, to szanowni państwo, poza uchwałą, która jest systemową regulacją, cały czas obowiązuje artykuł 67 ordynacji podatkowej, dokładnie 67b, czyli ulga uznaniowa. Zresztą, szanowny panie radny, przedsiębiorcy z automatu nie skorzystają z tej uchwały, bo przynajmniej trzeba organ zawiadomić o tym. No i przejść pewną procedurę weryfikacyjną. I powiem szczerze mówiąc, ponieważ organ prowadzi te postępowanie, zresztą chciałbym państwa zachęcić, bo prezentuje też udzielone ulgi, tak? One są wyłączone akurat spod tajemnicy skarbowej. I szczerze mówiąc, jak już bez konkretów, bo tego akurat nie wolno podać, to ja takiego istotnego napływu wniosków w latach ubiegłych nie przypominam sobie. Zresztą to można sprawdzić, chociażby weryfikując właśnie te listy udzielonych ulg. Rzeczywiście przełom poprzedniego roku i tego roku to jest dość istotne. Znam bardzo wiele pozytywnych przykładów ludzi, którzy tutaj wracają, panie radny. Przykładem choćby z podwiedzenia pani Dani, pana Ciro na rynku, którzy są zakochani w tym mieście, którzy cały czas się dopytują, który obiekt będzie można dalej zakupić na gastronomię, ponieważ oni tutaj obserwują, że tutaj z roku na rok coraz więcej turystów, coraz więcej imprez na rynku się dzieje, coraz więcej osób tutaj przyjeżdża. Przykładem jest choćby pani Magda z panem Arturem, którzy ostatnio otworzyli tutaj biuro turystyczne na ulicy Starej, którzy pracowali w Warszawie, w Bydgoszczy, pochodzą z Grudziądza i tutaj wrócili. Powiem, bo tutaj im się podoba, bo widzą, że coś się dzieje. Kolejny przykład, no, skorzystam, nie wiem, czy nie było kryptoreklama, z jednego zakładu fryzjerskiego w Starym Mieście. I pani mówi, panie prezydencie, rzeczywiście, no mamy trudności. Mamy chwilowe zmniejszenie ilości klientów, ale widzimy, jak będzie pięknie. Nam się to podoba, my to wytrzymamy. Ponieważ będzie pięknie, będą te ludzie chodzić, będą tutaj zaglądać i tak to wygląda. No, szanowni państwo, no kiedyś za Stare Miasto trzeba było się zabrać. Aby było pięknie, najpierw niestety trzeba to zburzyć i to naprawić.